Po meczu 19 kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Radomiak zremisował z Lechem Poznań 2-2, piłkarze dostali ponad 3 tygodnie wolnego. Zieloni zimowe przygotowania mają rozpocząć 9 stycznia. W planach podopieczni Macieja Kędziorka mają obóz w tureckim Belek w dniach 18-30 stycznia, a w jego trakcie rozegrają 2 sparingi. Rywalami będą FK Nowy Pazar i FK Napredak Kruszewa z Serbii. Ponadto 13 stycznia przed wylotem do Turcji Radomiak zagra z Widzewem Łódź, a po powrocie 2 lub 3 lutego z Motorem Lublin. Niewykluczone, że radomska drużyna rozegra jeszcze zimą 1 lub 2 mecze kontrolne. Pierwszy pojedynek ligowy w 2024 roku Radomianie rozegrają 10 lutego, a rywalem będzie Cracovia.